Za mną wizyta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Dziale Ochrony Zabytków. Nie była to łatwa rozmowa na pewno, ale naprawdę bardzo obiecująca. Za chwilę obejrzycie 40-minutowy film. Myślę, że niewielu z Was dotrwa do końca. Po to jest ten wstęp, trochę niechlujnie zrobiony przeze mnie, ale uważam, że niezbędny, po to, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy. Pierwszy raz od dłuższego czasu jest jakaś szansa na zmianę i porozumienie w środowisku. Pierwszy raz obie strony wykazują chęć rozmowy i to merytorycznej, oczyszczenia swojego środowiska z patologii, która jest wśród archeologów tak samo jak wśród poszukiwaczy. Jest chęć zrobienia czegoś dla zwykłego Kowalskiego. Jak się okazuje, PZT zaskoczyło mnie totalnie, jeśli chodzi o to, bo stanęło na wysokości zadania. Ja zawsze zakładam najczarniejsze scenariusze i wiem, że może być najgorzej. Wiem, że Jacek to słucha, Robert to słucha i tak dalej, ale wiem, że czasami ludzie zawodzą. Ja też zawodzę i to jest rzecz ludzka. Tym razem stało się zupełnie inaczej. PZT jest waszym bezpośrednim przedstawicielem i po prostu realizuje swój plan. Możecie obejrzeć to w tym filmie. To jest czarno na białym pokazane, jak się wypowiada prezes na ten temat, jakie są pomysły, jakie jest działanie, co trzeba zrobić. Wypowiadają się też inni ludzie z tego środowiska, którzy naprawdę szczerze mówią o tej sytuacji, nie są zadowoleni. Natomiast szukamy jakichś wspólnych płaszczyzn, no bo dziedzictwo narodowe i zabytki to jest rzecz, która nas najbardziej interesuje i mimo braku wiedzy, którą posiadają ci, którzy są na górze, no musimy w jakiś sposób to dziedzictwo chronić. To jest nasz naczelny obowiązek. Później są następne przyjemności. Temat będzie szerszy, będzie dotyczył prywatnych muzeów, będzie dotyczył rzeczy zabytkowych, z antykwariatów, kupionych, nabytych. Będzie dotyczył stanowisk archeologicznych, poszukiwania z wykrywaczem metalu. To jest temat rzeka. To nie jest tak, jak wam się wydaje, że my walczymy o to, żebyśmy mogli spokojnie wyjść z wykrywaczem. To też, ale to jest zdecydowanie szerszy temat, jeśli chodzi o zabytki i o inne rzeczy. To jest praca na naprawdę długi okres. I jedyna rzecz, która jest teraz potrzebna, to wsparcie Polskiego Związku Eksploratorów przez nas. Oczywiście jest jedna zasadnicza rzecz. Jak nie będzie miał związek naszego wsparcia, to tego związku nie będzie. I nie ma wątpliwości żadnych, że bez nas, nawet jeśli my nie mamy głosu, to Polski Związek Eksploratorów po prostu nie istnieje z niczym. Kim by nie był prezes, jakie by nie szły za tym pieniądze, bez wsparcia eksploratorów, bez wsparcia zwykłych Kowalskich, którzy tworzą to towarzystwo, którzy tworzą zrzeszenia. Wielu też zrzeszeń osób zapomina o tym, że jednak na zrzeszenie składają się ludzie. Zrzeszenie to nie jest jedna całość, to są jednostki. To powoduje, że musimy się wszyscy zmobilizować. Ja dlatego dostawałem od Was szereg różnych maili na ten temat. Co robić? Może się zrzeszyć w jakąś inną kontrofensywną, jakieś ugrupowanie. Możecie się zrzeszać jak chcecie. Nikt tego nie zabroni. Ja Wam tego też w tym filmie nie zabronię. Natomiast myślę, że w tym momencie, jeśli dostało PZT akredytację od rządu na działania i na zmienianie prawa i jest taka możliwość, to myślę, że my musimy po prostu pomagać w tym wszystkim. Możemy się nie zrzeszać do PZT. Nie ma, kochani, obowiązku. Możecie nawet nie lubić PZT. Ale myślę, że ważną jest rzeczą to, żeby postarać się pomóc w jakiś sposób swoimi głosami, swoim wsparciem, swoim uczestnictwem. Nawet jeśli nie macie prawa głosu jako takiego, to w grupie jesteście w stanie wywrzeć jakąś presję po prostu. A oni dobrze wiedzą, PZT dobrze wie, że bez was nie ma żadnych szans. W tym filmie są szczegóły, wypowiadają się ludzie z obu stron. Jeśli ktoś sumiennie obejrzy, to chwała mu za to. Dowie się, jak wygląda bieżąca sytuacja, dowie się wielu ciekawych rzeczy. Jak ja także się dowiedziałem, ja jestem laikiem, ja jestem amatorem, hobbystą, człowiekiem, który zna się na elektronice, na sprzęcie w jakimś stopniu. Natomiast no, nie mam wiedzy archeologicznej szerokiej, nie jestem profesorem, nie jestem nawet specjalistą w dziedzinie archeologii, więc cały czas sporo się uczę. Staram się walczyć o wasze prawa, bo walczę o swoje, także to nie jest jakieś miłosierdzie, może to i egoizm, może i rozsądek. Natomiast pomyślcie o tym, co powiedziałem na temat PZT. Na pewno pojawią się kolejne filmy na temat PZT i będę w tych filmach starał się Wam przybliżyć to PZT i będziemy zadawać naprawdę niewygodne pytania i ja je będę zadawał także PZT i zobaczymy, jakie odpowiedzi dostaniemy i będziemy mieli świadomość tego, co nas czeka po prostu. Przyjęli Państwo zaproszenie. Jesteśmy prawie w komplecie. Brakuje dwóch osób, które z różnych względów nie dojechały. Ja pozwolę sobie na kilka słów wprowadzenia, jeżeli Państwo pozwolą. Przede wszystkim, ponieważ przywitałam się z Państwem indywidualnie, Państwo mieli możliwość porozmawiać i poznać się przed spotkaniem, ale tylko chciałam powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęli Państwo wszystkie zaproszenia, że znaleźli Państwo czas, żebyśmy
mogli porozmawiać. Często pojawiają się pytania, jaki był klucz doboru osób. Wiemy, że takie pytania się pojawiają. Zależało nam na tym, żebyśmy mogli porozmawiać w grupie osób, które reprezentują bardzo różne perspektywy, różne doświadczenia, które w różny sposób w dotychczasowej swojej działalności związane były z poszukiwaniem zabytków. Mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć. Najważniejsze jest to, że to jest pierwsze spotkanie. Bardzo liczymy, że też ono pozwoli nam deklarować to, jak dalej będziemy mogli pracować wspólnie, dochodząc do jakichś konkretnych rozwiązań. W związku z tym jeszcze tylko jedna uwaga, bo też nie wiem, czy Państwo to wiedzą, to znaczy na posiedzeniu Rady 28 listopada 2017 roku Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęła uchwałę w sprawie zagrożeń związanych z ochroną dziedzictwa, czy zagrożeń dziedzictwa archeologicznego. I w ramach tej uchwały między innymi Rada Ochrony Zabytków po dyskusji stwierdziła, może odczytam, Rada Ochrony Zabytków uznaje zarazem, że potencjał środowiskowy poszukiwaczy jest cenną wartością, który powinien być spożytkowany dla zdobywania nowej wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce. Rada Ochrony Zabytków dostrzega potrzebę stworzenia płaszczyzny współpracy muzeów, innych jednostek kultury, jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków, opiekę nad zabytkami, specjalistów, ekspertów oraz poszukiwaczy dla prowadzenia wspólnych działań, w szczególności z uwzględnieniem projektów edukacyjnych. Bardzo proszę. To tak jak wspomnieliśmy, reprezentujemy Stowarzyszenie Eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków SAKPA. Działamy od ponad 10 lat. Na swoim koncie mamy dużo ciekawych odkryć, również odkryć archeologicznych. Próbowaliśmy się z Państwem kontaktować właśnie na początku stycznia, po już jak to prawo weszło w życie. Zadaliśmy kilka pytań, na które dostaliśmy od Państwa taką ogólną odpowiedź, która również została udostępniona na stronie internetowej. I właśnie do tej odpowiedzi mamy tu mnóstwo pytań, to znaczy czy mnóstwo, czy nie mnóstwo, mamy sporo pytań po tej zmianie, to zagubienie wśród konserwatorów. Współpracujemy z wieloma konserwatorami w całej Polsce i WKZ-y niejednokrotnie nie potrafią nam dać odpowiedzi i wydać pozwolenie na poszukiwanie zabytków. Prawo określa nasze poszukiwania w taki sposób, że możemy oczywiście używać wykrywaczy metali do naszych badań, ale nie możemy w żaden sposób tych zabytków z ziemi wydostać. Czyli nasze pytanie, w jaki sposób my mamy działać? Tak jest, bo tutaj kąknięcie się głową, ale to jest takie interpretowane teraz prawo przez konserwatorów zabytków, prawda? Tak. To nie jest nasz wymysł, my się spotykamy z tym na co dzień. Do tej pory nasze doświadczenia są związane z przeróżnymi badaniami archeologicznymi, prawda? Dużo stanowisk archeologicznych my odkryliśmy. Natomiast delegatury czy urzędy konserwatorskie, które współpracowały z nami od wielu lat, na dzień dzisiejszy, od stycznia, mają z nami duży problem. Sami przyznają, że nie wiedzą tak naprawdę w tym momencie, na jakiej podstawie dać nam pozwolenie, prawda? Jeżeli nawet spełnimy wszystkie warunki formalne i za nami idzie naprawdę pełna paleta, pełen bagaż pozytywny doświadczeń i sukcesów, jest to w tym momencie dzisiaj zatrzymane. To znaczy my działamy w całej Polsce. Się ograniczamy tylko do województwa. To jest cała Polska. Doświadczenia z tego roku to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. Bardzo proszę. Ja nazywam się Michał Młotek. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Reprezentuję Iławską Grupę Poszukiwawczą, natomiast prowadzę też na co dzień portal z dziennika odkrywcy.pl. Portal, którego celem jest, taka przynajmniej była idea na samym początku, popularyzowanie dobrych przykładów współpracy środowisk detektorystycznych, pojedynczych detektorystów z środowiskami naukowymi, z muzeami. To się udaje, przynajmniej w takim zakresie i na tym etapie, jaki bym sobie życzył. Moje spostrzeżenia, moje poglądy na całą tę sprawę są zbieżne z poglądami Polskiego Związku Eksploratorów, dlatego choć Iławska Grupa Poszukiwawcza nie jest członkiem PZE jeszcze, bo jest to grupa
nieformalna, co nie stało na żadnej przeszkodzie, żeby uzyskać pozwolenie na prowadzenie poszukiwań. To, co, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, bo ja ten mój czas chciałbym oddać panu Jackowi Wielgusowi w dniu dzisiejszym. Myślę, że będzie, zadowolony. Natomiast to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to fakt bardzo niskiej świadomości w środowisku detektorystycznym. Ja no, każdego dnia niemal odnotowuję dziesiątki wiadomości od osób, które chciałyby uzyskać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie poszukiwań, ale niestety nie mają zielonego pojęcia, jak za to się zabrać, więc ten problem, na który ja chciałbym zwrócić uwagę, to problem bardzo niskiej świadomości i konieczność prowadzenia działań edukacyjnych niemal w każdym wymiarze, ale ja myślę, że to jest rzecz oczywista, z której wszyscy sobie zdajemy tutaj sprawę. Witam wszystkich. Ja się nazywam Michał Majchrowicz, jestem niezależnym youtuberem, prowadzę jakąś swoją działalność gospodarczą. Jestem pasjonatem i hobbystą na poziomie takiego zwykłego Kowalskiego, który chodzi z wykrywaczem. Mojego hobby i odpoczynku po prostu po pracy. Interesuję się historią jako pasją, jako dodatkową rzeczą, którą gdzieś tam mam pobocznie. I zbieram informacje po 1 stycznia i w ogóle informacje od takich zwykłych Kowalskich, jak to ma wszystko wyglądać. Dlatego, że ludzie są dość mocno spanikowani, bo jak wiecie, formuły prawne to jest jedna rzecz, a życie takich prostych ludzi, Kowalskich podatników, to jest zupełnie druga sprawa. I trzeba było pewne rzeczy oddzielać tym ludziom, to w postaci jakiejś prostej podać, wykorzystać ten potencjał, że ci ludzie płacą podatki i mogliby zostać wyedukowani po prostu i pomagać nam w ochronie zabytków. Tutaj wspieram mocno PZT i Jacka. Myślę, że to są, te działania są, tak jak kolega też wspomniał, te działania są dość mocno zorganizowane i idzie za nimi wiedza. Ja jako amator takiej wiedzy odnośnie zabytków archeologicznych, samej archeologii nie posiadam po prostu. Tak jak powiedziałem, jest to moje hobby, pasja, spędzanie czasu, jakiś rodzaj rehabilitacji po prostu. I myślę, że jest potrzeba taka konsolidacji tych środowisk. Po tym, co patrzę, bo zbieram na YouTubie, zbieram informacje od zwykłych ludzi. Tam piszą różni ludzie, od prawnika po murarza, tynkarza, że należałoby coś zmienić po prostu w tym wszystkim i uprościć, żeby ci ludzie mieli szansę przede wszystkim kontynuować swoje pasje, bo ludzie teraz żyją w strachu i są przerażeni po zmianie tego prawa. A druga sprawa, żeby można było przede wszystkim to dziedzictwo narodowe i te zabytki w jakiś sposób ratować dzięki tym Kowalskim, bo tak naprawdę ci Kowalscy całkiem przypadkowo na takie rzeczy trafiają i mam szereg zgłoszeń z różnymi rzeczami, gdzie ci ludzie po prostu są przerażeni i boją się zgłosić, bo według nich teraz w ogóle po zmianie prawa i wcześniej to posiadanie jakichkolwiek zabytków jest przestępstwem i oni, nie mając pieniędzy na prawnika, boją się po prostu to zakomunikować. I ja myślę, że naszym celem jest tutaj wypracowanie jakiegoś takiego porozumienia między oboma stronami, żeby to wszystko uprościć i żeby tych zwykłych ludzi najniżej, którzy nie mają wiedzy, po prostu przekonać do tego, że warto to dziedzictwo po prostu ratować. No i warto wziąć dziecko za rękę, pójść do muzeum i to pokazać, a nie robić na takiej zasadzie, że to się nie opłaca, to jest niebezpieczne i to jest jakieś ryzyko, którego nie należy podejmować, nie mówić. To jest mentalność po prostu z dawnych czasów u nas panuje. Myślę, że musimy tą mentalność po prostu zmienić. Dzięki. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Artur Tomczyk. Pasjonuję się poszukiwaniami, bo odkąd zgubiłem pierwszą zabawkę w piaskownicy. W każdym razie ja stale współpracuję z archeologami, jeżdżę no, oprócz takich poszukiwań dla archeologów, zajmuję się też detektorami, prowadzę różnego rodzaju szkolenia no, w świadomym używaniu wykrywacza, bo to jest też istotne. Od wielu lat na własną rękę staram się szkolić, właściwie edukować różnych poszukiwaczy skarbów. Ta moja edukacja ma na celu takie jakby przybliżenie obecnego prawa, realiów tego prawa. No i najważniejsze, staram się edukować z czegoś takiego jak właściwie zmuszać poszukiwaczy do zgłaszania, znaleźć zabytków archeologicznych in situ. Czyli wiadomo, bez tego podejmowania robię to na potęgę, gdzie tylko mogę, cały czas nakłaniam do takiego zgłaszania, żeby po prostu poszukiwacze w dobrej wierze w reklamówkach z Tesco nie przynosili do konserwatora fibul, tylko żeby to robili świadomie i zgłaszali na miejscu znalezienia bez tego podejmowania. Dodatkowo pasjonuje mnie coś takiego, co dla Państwa na pewno będzie bardzo kontrowersyjne, czyli przeszukiwanie zasobów czarnego rynku. Cały czas sobie gdzieś tam siedzę, spotykam się z różnymi ludźmi, przeglądam różnego rodzaju rzeczy, które na czarnym rynku się pojawiają w różnych miejscach. Jakby źródło pojawiania się przedmiotów jest bardzo, bardzo, bardzo duży temat.
Jakby bardzo mnie to pasjonuje i na potęgę bardzo wielu poszukiwaczy oraz znalazców zgłasza się do mnie, do konserwatorów z własnymi odkryciami. Ja teraz mam problem, bo ci ludzie mnie na końcu pytają, czy ja jestem w stanie im zagwarantować, że nie będą mieli problemów po zgłoszeniu, czy jak ja to zgłoszę, takie przedmioty, czy całe stanowiska, czy niesamowite różnego rodzaju cmentarzyska. Ja nie jestem w stanie w obecnym systemie prawnym zagwarantować bezpieczeństwa i że nie będą mieli problemów. Stało się coś strasznego, bo prawo się obecnie zmieniło na bardzo restrykcyjne. Dla takiego szeregu kowalskiego jest to naprawdę brzmienie tego prawa jako przestępstwo, to jest tylko część ciężkie. A dodatkowo teraz przyszło coś takiego, że od początku roku bardzo dużo ludzi, tym też pomagam, występuje o pozwolenie na poszukiwania ukrytych, pożądanych zabytków i dostają na potęgę odpowiedzi konserwatorów, których dostają informację, że mogą poszukiwać ukrytych i poszukiwanych zabytków bez naruszania gruntu, bez łopaty. Sam dostałem takie odpowiedzi, mam je tutaj przy sobie. Takie zgody na poszukiwania zabytków zaczynają pojawiać się na grupach poszukiwaczy. Ludzie to oglądają i widząc takie, w cudzysłowie, dla nas śmieszne zgody, ludzie się strasznie zrażają do urzędników, do archeologów, a moim zdaniem nie ma gorszego poszukiwacza niż poszukiwacz, który się zraził na współpracę, na próbie jakiegoś kontaktu, bo takiej moim zdaniem osoby już się nie da odwrócić. Da się odwrócić człowieka, który był nieświadomy, nie był wyedukowany, coś chodził, znajdywał, da się z nim porozmawiać, ale osoby, która się zraziła na współpracę, na chęci oddania i potem jakiś problem prawny, takiej osoby się już nie da, a w tej chwili to się dzieje na potęgę. I jakby tak obserwując przez tych 20 lat, to niestety, ale jakby państwo nie wyciąga żadnej takiej pomocy, nie powiem, fajnie, mamy masę ludzi, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą coś zrobić, chcą się w to zaangażować, włożyć swój czas, nie oczekując za to nic oprócz, tak powiem, może dyplomu, czasem nagrody, czasem jakiegoś tam dobrego słowa. Natomiast państwo się od tego odsuwa, zginiemy. My się może nie interesujemy nami, my was będziemy teraz prześladować. To, co koledzy tutaj mówili bardzo, bardzo dobitnie, to jest coraz bardziej zaostrzone i zaostrzane. To z drugiej strony do nas piszą, mówią nam ludzie, co mówią, zaraz. Ale jak jest to prawo? Poszukiwacz z wykrywaczem na polu jest przestępcą. A burmistrz, wójt, którego pałac przez 20 lat został zrujnowany, zniszczony, niedopilnowany, nie zostały przeznaczone już, które zgodnie z prawem powinien odpowiadać jako władający danym obiektem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. My wchodzimy do tego pałacu, zaczynamy szukać, jesteśmy przestępcami. Człowiek, który, czy organizacja, czy gmina, czy państwo, które jest odpowiedzialne za zniszczenie tego zabytku, nie odpowiada w żaden sposób. Dalej, takie poczucie niesprawiedliwości, różnego rodzaju inwestycje niszczą, mamy bardzo wiele wśród naszych, czytelników, ludzi zafascynowanych różnego rodzaju fortyfikacjami na przykład. Nagminnie fortyfikacje są niszczone, nie wpisywane do rejestru zabytków, jest zniszczony krajobraz takich fortyfikacji. To się dzieje na naszych oczach, mimo protesty, mimo innych rzeczy, ponieważ ważniejsza jest inwestycja, ważniejsza jest inny spraw. I znowu to jest takie poczucie niesprawiedliwości chylone. Jeżeli my jesteśmy przestępcami, bo zbieramy, nie wiem, łuski od naboi, ktoś mówi, że to jest zabytek, chociaż ten łusek jest tam w biegu jakieś tam dziesiątki tysięcy, a z drugiej strony niszczone są rzeczywiste unikatowe w skali, proszę Państwa, Europy, w skali świata, w ogóle obiekty, dzieje się to jakby w mocy prawa i to też interesuje, nie pociąga tu dużo odpowiedzialności. Wydajemy te możliwości. No teraz najlepszy przykład, że zebranie PZP odbyło się tak naprawdę w Instytucie Archeologii. To nie chodzi o to, że chcemy w jakiś sposób albo wspierać, albo piętnować. Chodzi o to, że widzimy zjawisko, no i nie zakłócimy rzeki. Musimy żyć z detektorystami i trzeba nauczyć się funkcjonować, ale zachęcam i naprawdę namawiam. Działajmy w dwie strony. Jestem prezesem nowo powstałego Polskiego Związku Eksploratorów, organizacji, która zrzesza na dzień dzisiejszy około 40 stowarzyszeń i fundacji. Fundację zrobiłem głównie miłośników historii, natomiast eksploratorzy, dlatego że archeolodzy również są eksploratorami, tylko detektorzyści są eksploratorami. Eksploratorami również są poszukiwacze meteorytów i innych skamieniałości. Jesteśmy tutaj prawdopodobnie jedyną organizacją, która skupia i archeologów, i detektorystów, i innych eksploratorów. Może dobrze, że nie jestem po lewej stronie albo po prawej, tylko na środku, dlatego że jakby troszeczkę stoję okrakiem pomiędzy dwoma środowiskami archeologów i poszukiwaczy, gdyż również jestem w zarządzie.
zarządzie Fundacji Archeologicznej imienia profesora Jerzego Ochrycza, teraz do jego Zaryna. Znam, wydaje mi się, że znam bolączki i problemy obydwu tutaj biegunów konfliktu, czy ewentualnie problemów, które pojawiają się na linii miłośnicy historii, pasjonaci, a kadra naukowa, profesjonalna, która zajmuje się archeologią. Rzeczywiście sytuacja prawna, która nas zastała od 1 stycznia tego roku, doprowadziła do czegoś, za co powinniśmy podziękować, być może obecnie tutaj przedstawicielom władzy, że środowisko eksploratorów postanowiło jednak się zjednoczyć, bo my również, jak i środowisko archeologów, jesteśmy wewnętrznie bardzo mocno zróżnicowani, żeby nie użyć słowa skłóceni. Ta sytuacja doprowadziła do zakopania biotopów wojennych i coraz więcej ludzi przystępuje. Wydaje nam się, że do końca roku, jeżeli chodzi o tak zwane głowy w naszej organizacji, będzie ponad 10 tysięcy osób. Jest 40 stowarzyszeń. Nie rozpoczęliśmy jeszcze zapisów dla osób prywatnych, fizycznych. Jakby formuła Federacji Stowarzyszeń, czyli Związku Stowarzyszeń, czyli ustawy o stowarzyszeniach nie zezwala na taką formę, aby osoby fizyczne mogły być członkami zwyczajnymi, natomiast my mamy furtkę w postaci członków wspierających i wszyscy ci detektoryści, poszukiwacze, eksploratorzy, archeolodzy, miłośnicy historii, którzy będą chcieli do nas przystąpić, będą mogli w ciągu miesiąca przystępować do nas jako członkowie wspierający. W tej chwili mamy 2,5 tysiąca deklaracji na dzień dzisiejszy od miesiąca, gdzie powiedzmy działamy tak z deklaracji, z postaci wpisania do KRS-u. Proszę Państwa, tak naprawdę środowisko poszukiwaczy, nazwijmy tak to ogólnie, to są takie niechciane troszeczkę dzieci archeologii. Dlatego, że z jednej strony Wy, jako profesjonalni badacze archeolodzy, staracie się pokazać ludziom, zainteresować ludzi archeologią, natomiast w tych ludziach wyzwalacie jakby tą potrzebę, czy chęć, czy pasję zdobywania tej wiedzy i poszukiwania różnych zawodów, bo każdy chciałby być takim Indianem Jonesem. Natomiast z drugiej strony mówicie, że tak nie do końca, że tak nie możecie zajmować się tym, bo to jest wybrane tylko dla wąskiej grupy ludzi. Doświadczenia całego świata pokazują, że jednak mogą te dwa środowiska współistnieć razem. I są wypracowane, gotowe takie metody w różnych państwach. Ja akurat jestem zwolennikiem systemu duńskiego, jest to system brytyjski. To nieprawda, panie profesorze, że na południu, czy tam, gdzie pan kopie, nie ma zabytków archeologicznych, prywatnych rentach, bo są. Państwo dopuszcza możliwość posiadania zabytków archeologicznych przez osoby prywatne, mało tego. Państwo zasila budżet badawczy ze sprzedaży zabytków archeologicznych, które zostały przebadane, zostały skatalogowane. W niektórych państwach jest to obostrzone o tak zwany rejestr, czy tak zwaną rejestrację takiego zabytku, gdzie taki zabytek archeologiczny jest na zasadzie, jest u człowieka prywatnego, powiedzmy sobie obywatela. Natomiast obywatel, tak jak z bronią, ma obowiązek informowania państwa o tym, gdzie ten zabytek aktualnie się znajduje, komu go przekazał ewentualnie, bo jest taka możliwość przekazywania tego zabytku archeologicznego czy sprzedaży. Natomiast państwo, jednostki badawcze i osoby, które zajmują się badaniem zabytków, zawsze i w każdej chwili mogą wystąpić do tego depozytariusza nazwijmego, czy właściciela tego zabytku i on musi udostępnić ten przedmiot zabytkowy do badań. Chciałbym też powiedzieć o sytuacji, jaka ona została z tego 1 stycznia i jak ona ma się na dzień dzisiejszy. Wygląda w ten sposób, że zaostrzając przepisy, czyli penalizując jakby tą formę działalności, którą zajmuje się około, z tego co twierdzi Marcin Sabaciński i około 100 tysięcy ludzi, więc w tej chwili utworzyliście Państwo 100-tysięczną armię przestępców. Znaczy, ja nie mam przed sobą tego kodeksu. Mamy problem, że już nie wiem, co to jest zabytek archeologiczny, bo właśnie tak jak mówimy, czy łyżeczka z PRL-u, którą wyliczono, to jest zabytek archeologiczny. Czy każda łyżka będzie zabytek archeologiczny? W tym jest problem, że pytając archeologa na przykład, czy jaka jest różnica między zabytkiem a zabytkiem archeologicznym, on nie potrafi tego wytłumaczyć. Ja się pytam, czy fibula na przykład kupiona na wysypisku śmieci to jest zabytek archeologiczny, on mówi, że tak, a dlaczego? Bo pewnie kiedyś była w ziemi, albo żeby jest bardzo stara.
przepraszam, proszę pokazać mi definicję w ustawie, która mówi o tym, że jest bardzo stara albo przedmiotem zabytkiem, bo leżała w ziemi kiedyś. No, ale ja rozumiem, że archeologiem słuchając takiego argumentu, że kiedyś coś było w ziemi, to ja nie wiem, czy to jest zabytek archeologiczny. Tak można wszystko interpretować, tak? Proszę Państwa. Bo co teraz na przykład archeolodzy powiedzą, jak ktoś przyjdzie, zatrzyma go policja, ja mówię, nie szukam zabytków zagubionych lub porzuconych. Ja szukam zabytków ukrytych lub porzuconych. Takie są znamiona. A ja szukam zabytków, którzy ludzie zgubili. Zagubiony. Jest to przestępstwo, nie? Czy w ogóle ten przepis odnośnie zezwoleń na poszukiwanie jest potrzebny, czy też nie? Bo ja zauważyłem, że najlepiej Państwo byście chcieli, żeby w ogóle nie było tych poszukiwań, a jeżeli by były, to w ramach poszukiwań tych badań archeologicznych powierzchniowych. I się trzeba zastanowić, bo jeżeli wszystko ma być podane do archeologa, to nasze spotkanie jest bezprzedmiotowe. Tam możemy się rozejść, bo poszczególne dalsze tematy, które tego dotyczą, czyli uzyskanie zezwolenia WKZ-u na poszukiwania, to co się dalej robi, no to już jest bezprzedmiotowe. Moja opinia, gdyby ktoś mnie zapytał o tą nową ustawę, jest dosyć krytyczna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, środowisko zostało gwałtownie podzielone i dokonał się taki naturalny jakby trochę przesiew, ale nie polegający na tym, żeby oddzielić plewy od dobrego ziarna, tylko polegający na tym, że cwaniacy mają się w dalszym ciągu bardzo dobrze. Czego nie jest żadną tajemnicą, że doskonale sprzedają się części pojazdów za granicę cały czas. Nawet dzisiaj, nawet w tym miesiącu to cały czas kwitnie. I to kwitnie nie wśród tych osób, które tutaj dzisiaj się spotkały, bo tu mam świadomość, że przyjechały instytucje, stowarzyszenia i osoby, które kierują się zupełnie szlachetnymi pobudkami, jeśli chodzi o poszukiwania i swoją działalność. Ja mam takie wydarzenie, które miało miejsce na początku tego roku. Otóż Muzeum Wojska Polskiego, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, dokonało bardzo poważnych zakupów polskich wrześniowych pojazdów. Za bardzo grube, ciężkie pieniądze. I między tymi pojazdami były pojazdy, które zostały pozbierane z pobojowisk przez tak zwanych nielegalnych poszukiwaczy, prawdopodobnie posklejane, poskładane w jedną całość. Tu można byłoby powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, bo mamy wreszcie choćby bryłę legendarnego czołgu 7TP. Powinniśmy się cieszyć, ale tak naprawdę, gdyby ktoś tu z Państwa się zastanowił nad tym, to należałoby wszcząć jakieś postępowanie śledztwo. Skąd te przedmioty się wzięły? Ja też kilka lat temu mam telefon, dzwoni znajomy elektryk, że właśnie burząc jakiś fundament, żeby przecisnąć się z jakąś instalacją, odkrył bardzo wąskie ogniwa gąsienic. No ja już wiedziałem, że chodzi o TK3, czyli polską tankietkę. Oczywiście to od niego odkupiłem, on mi to sprzedał. Wydałem swoje pieniądze, bo on mówi tak, albo to wyrzucę na złom, albo tobie to sprzedam. Ja to kupiłem, jestem bardzo zadowolony i cały czas mam ten dyskomfort, czy ja dobrze robię, czy źle. Tak jak wcześniej powiedziałem, przysłuchując się tej dyskusji, są sytuacje, które wykraczają grubo poza to, co zostało ogłoszone w styczniu tego roku. Są sytuacje, których nie da się przyporządkować do jednej szuflady czy do drugiej. Są sytuacje, tylko fermy wpadają i dają się złapać i później przychodzi do nich policja o 6 rano i tak dalej. Tak zwane grube ryby mają się naprawdę zupełnie dobrze. I oby ta dyskusja tutaj spowodowała wypracowanie chyba poprawek jednak, które mogłyby
właściwy kierunek pokazać. Bo... Jeszcze ostatnio. Jestem zwolennikiem państwa obywatelskiego, czyli państwa, które ufa swoim obywatelom. O, prawo, piękne słowa. To jest bardzo piękne. Aleksander Rostasz, z wykształcenia jestem historykiem, archeologiem podwodnym, muzealnikiem. Obecnie jestem dyrektorem Muzeum Morza Polskiego w Kołobrzegu, prezesem Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza oraz Rzeczonosca Ministra Kultury do spraw militarnych upraw. Wywodzę się ze Stowarzyszenia Archeologii Militarnej Pomorze, które powstało w latach 90. Obecnie jako dyrektor muzeum współpracuję z niektórymi poszukiwaczami. Tak? Problem z poszukiwaczami jest tego rodzaju, że wszyscy chcą szukać i kopać, ale nikt nie chce opracowywać, konserwować i robić sprawozdań. Moim zdaniem należy edukować, nagradzać i niestety karać. Tak? I tutaj też padło takie stwierdzenie, że rzeka ruszyła. Niestety wykrywacze są wszędzie, również pod wodą. Ja jestem przerażony tym, co się dzieje pod wodą. Naprawdę jestem przerażony. Podpułkownik Tomasz Ogrodniczuk, szef oddziału Muzeum Broni Pancernej. Mam nadzieję, że uda mi się to muzeum wkrótce stworzyć. Jest to... Prowadziłem kilka akcji wydobywczych, więc no, rozumiem, o czym tutaj między innymi eksploratorzy mówią, ponieważ też korzystałem w pewnej części również z ich wiedzy, ponieważ wydobywając sztuga, no, pierwsze momenty to były 2006 rok, dokończyliśmy w 2008 roku, to była dla mnie nauka. Potem SDKFZ 6B9N. Sztuk jest dzisiaj jedynym jeżdżącym egzemplarzem na świecie tej serii. SDKFZ 6 jest jeden z 4,5 egzemplarza zachowanych na świecie. W ubiegłym roku, będąc w Holandii, w ciągu 2 dni obejrzało ten pojazd ponad 14 tysięcy osób. To, co tutaj padało już wcześniej i to, co Olek, o czym Olek wspominał, edukować, to jest pierwsze. Stworzyć odpowiednie przepisy, które jakby jasno i wyraźnie, to tak jak regulamin wojskowy, będą o tym mówić. Dlatego naprawdę cieszę się, że zebrała się tutaj grupa ludzi, która chce coś zrobić i ocalić, bo ja jak byłem wykładowcą, to zawsze, też zawsze mówiłem, nie słuchacze są dla mnie, tylko ja jestem dla nich. I tak samo tu jest podobna sytuacja. Nie można musimy to ratować, musimy ratować to dziedzictwo. Trzeba uruchomić ludzi wewnętrznie, żeby były. Ludzie muszą być strażnikiem tych sytuacji. Tak, zakazu obcinają informacje. Odwróćmy po prostu sytuację, właśnie. Stańmy się strażnikami tego. Ja pozwolę sobie podsumować. Może to są punkty ogólne, ale niech one będą punktem wyjścia. Zanotowałam sobie kilka punktów i też będę miała konkretne propozycje. A gdy o czym generalnie rozmawiamy, to o pewnym, powiedzmy sobie, zjawisku, które jak dotąd nie zostało włączone de facto w system ochrony dziedzictwa kulturowego. Bo czy już są to uwagi o społecznych opiekunach, czy też inne rzeczy, o których państwo mówili, to o czym my generalnie rozmawiamy, to jak włączyć to zjawisko tych ludzi, ten potencjał tych ludzi, czyli was, system. I teraz pytanie, jak ten system ma być ukształtowany i jaką rolę ma poszukiwać w tym systemie, odgrywać i co więcej, jaka ma być jego relacja z konserwatorem, z muzeum, czy też właśnie z archeologami, czyli z profesjonalistami. Niezależnie od tego, jak zmiany te ustawodawcze będą wyglądały, jak do nich dojdziemy, to prawo tworzy wzorzec zachowania. I to, o czym my mamy rozmawiać teraz, to jak mamy skonstruować ten wzorzec zachowania. I potem, tak jak pan dobrze powiedział, prawnik, legislator ten wzorzec zachowania przepisuje i koduje w przepisie. Tak? Tylko my musimy sobie najpierw powiedzieć, jaki jest ten wzorzec zachowania, który jest właściwy czy akceptowalny, ten, który wyjdzie. Pan profesor bardzo trafnie zarysował granice tego wzorca postępowania, czyli te granice związane z dokumentowaniem, z tym, co się z obiektem dzieje i tak dalej, i tak dalej. Z wypowiedzi pana profesora Kodylińskiego to bardzo dobrze wyszło. Natomiast to, co był pan dyrektor Ostasz łaskaw powiedzieć, czyli ten model, gdzieś to tu mam zapisane, czyli edukować, nagradzać i karać, de facto definiuje nam pewnego rodzaju rolę państwa w tym obszarze i na tych trzech filarach ta regulacja powinna być, jak rozumiem, co do tego jesteśmy zgodnie ukształtowani. Co więcej, kwestie, które, między innymi kwestia magazynów, no niestety, no, to wszyscy wiemy, że
i to niestety wybijało z Państwa wypowiedzi, że pewne problemy wynikające, sygnalizowane dzisiaj są tak naprawdę wynikiem pewnej kondycji systemu ochrony dziedzictwa jako takiego, bo my wiemy, że ta kondycja nie jest dobra i dlatego zabraliśmy się do bardzo pogłębionej pracy legislacyjnej, nie punktowych zmian przepisów, tylko przebudowania tego paradygmatu. To będzie trwało, bo to nie jest kwestia, a tutaj dopiszmy kropkę, a tutaj lub czasopisma, nie? Tylko to jest kwestia jednak zmierzenia się z tym i zobaczymy, czy jest sukcesem, bo to jest, jako prawnik mam w tym zakresie sporo pokory, bo wiem też to, co powiedziała Anna, jest kluczowe, że prawo nie zmienia zachowań ludzkich i rzeczywistości. Tylko działania edukacyjne, o których Państwo opowiedzieli, i z pewną pokorą do prawa należy podchodzić, bo ono nie zmieni ludzi i nie zmieni rzeczywistości, więc dlatego pytałam Państwa o te Wasze doświadczenia edukacyjne, z tego względu, że tworzenie przepisów będzie trwało, proces legislacyjny, rządowy, zanim uruchomimy, to jest 1,5 roku, czyli ustawa będzie za 3 lata, a my zróbmy coś przez te 3 lata, przygotujmy grunt na przykład pod ten model, który będzie przez nas uznany za optymalny, który ten wzorzec zachowania, który zostanie stworzony. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, nie chcąc otwierać dyskusji oczywiście w tym zakresie i chciałam, żeby to tylko wybrzmiało i żebyśmy o tym nie dyskutowali w tej chwili, a mianowicie nie ma nowej ustawy i nie ma nowych zasad dotyczących działalności poszukiwaczy. Jedyne, co się zmieniło, to kwalifikacja z wykroczenia na przestępstwo. Tylko albo aż. To, o czym my rozmawiamy dzisiaj i to, co Państwa głównie interesuje, to jest, jak ten reżim i te zasady poszukiwania mają wyglądać. Natomiast to, co się zmieniło, to nie zasady poszukiwań, tylko sankcja za naruszenie przepisów, które są obecne. Państwo podnoszą uwagi, że to, co jest, czyli ten obowiązek, ta norma, która kreuje obowiązek, powinna wyglądać inaczej. Tak? Czyli natomiast zmieniony został tylko element normy, czyli po prostu sankcja. A to, co musimy, o czym trzeba porozmawiać, to są pozostałe elementy. A więc oczywiście nie chcę wchodzić w kwestię definicji zabytku archeologicznego, bo jedną jest rzeczą, czy archeolodzy wiedzą, czym są zabytki archeologiczne, są je w stanie rozpoznać, a czym innym jest sytuacja, w której przepisy są pewnym kodem, który ma być wykonalny przede wszystkim z perspektywy organów je wykonujących. W rozumieniu przepisów przedwojennych prawa wodnego było powiedziane, że w rozumieniu tej ustawy rak jest rybą. Wszyscy wiedzieli, co to jest rak, wszyscy wiedzieli, co to jest ryba, ale dla stosowania tej ustawy przyjęto taką definicję. A więc nawet jeżeli dla archeologa jest definicja zrozumiała i archeolog wie, to jeszcze to nie czyni to idealną definicją z punktu widzenia legislacyjnego, bo tak samo definicja zabytku jest niewątpliwie trudna do zastosowania momentami, tak to nazwijmy. Ale sfera ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa, co byśmy nie robili, nigdy nie odejdzie od pojęć niedookreślonych. Bo taka jest specyfika tego przedmiotu regulacji. Tu nie ma możliwości stworzenia prawa podatkowego, że jest zero-jedynkowe, czarno-białe. Bo to zawsze będzie i to wszyscy wiemy. I teraz, żeby przejść do konkluzji, to chciałabym po pierwsze powiedzieć, że nie dostałam odpowiedzi na swoje pierwsze pytanie, czyli jak prowadzić dalej te prace tak, żebyśmy mogli, żebym ja miała poczucie, że środowisko ma możliwość wypowiedzenia się i że tego... Nie, zespół, tylko jeszcze kto ma skład tego zespołu, to jest osobna kwestia. Ale ja bym się w tym kierunku tej propozycji pana prezesa chciała w tym kierunku pójść. To znaczy, nie wiem jak to nazwać, troszeczkę oddać państwu w tym zakresie, czekając, wyznaczmy sobie jakiś termin, że w tym i szerszym gronie są formy komunikacji elektronicznej, które państwo stosują. Także bym ja mogła od państwa dostać odpowiedź, w jaki sposób państwo proponują organizację tą waszą wewnętrzną tej dyskusji. I ja w tym zakresie przerzucam piłeczkę na państwa stronę. Bardzo mnie interesują uwagi dotyczące, gdyby państwo się podzielili swoim stanowiskiem wcześniej już na piśmie, w szczególności tych doświadczeń, które państwo mają co do różnicy w zakresie stosowania, bo procedury są takie same.
tylko że one są w różnych województwach, troszeczkę rzeczywiście jest ta specyfika, więc jeżeli już możemy zebrać te przykłady, tak żebyśmy mieli zaczęli analizować tych... Skrajności. Tak, znaczy tutaj już część tych uwag od panu dostaliśmy, pan prezes się o nich mówił, nie czekając na kwestie dnia dyskusji legislacyjnych, my chętnie się zapoznamy z tymi doświadczeniami państwa w zakresie tych różnic, które bynajmniej nie wynikają z przepisów, tak? Też czekam na Państwa propozycje, kto do tego, znaczy postaramy się następnym razem mieć większą salę, aczkolwiek dyskusja w gronie 100 osób nie da żadnego efektu, więc ja niewątpliwie doproszę chociażby kolegów z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, tak żeby był ktoś, kto odpowiada za muzea, bo to, tak jak mówię, wykracza poza nasz departament. I bardzo ważna jest też zresztą uwaga, o której jeden z panów powiedział, bo tu chodzi tylko o ustawę o ochronie zabytków, ale ustawa o rzeczach znalezionych, kodeks cywilny i wiele innych ustaw, które wpływają na kształt tego wzorca zachowania, gdzie większość z nich wykracza poza Departament Ochrony Zabytków, ale my musimy myśleć o całości, czyli że na państwa działalność, czy na działalność też przecież archeologów wpływa jeszcze wiele innych reżimów prawnych i nie chodzi o to, żeby się mocno ograniczyć do ustawy o ochronie zabytków, której oczywiście my z definicji jesteśmy najbieglejsi, więc niektóre problemy na przykład związane z ustawą obroni, nie będziemy aż tak ich dobrze czuli jak państwo, więc tutaj też proszę pamiętać o tym, że my z uwagi na zakres swojego działania takich wyraźnych wskazań też potrzebujemy. To nie tak, że nowa ustawa nic nie wniosła, tylko spenalizowała jakby ten problem, jak wy to nazywacie, my nazywamy to troszkę inaczej. Natomiast dlatego, że nieprecyzyjne prawo, nieprecyzyjne definicje i zapisy w różnych ustawach powodują, że masa ludzi została zepchnięta na margines przestępstwa. Bo ta łyżka aluminiowa, o której dzisiaj wspominałem, już mówiłem publicznie, która była dowodem w sprawie w Kłubczycach z lat 70. 86 rok, tam była data wybita, była dowodem w sprawie, gdzie jednak ktoś określił, że to zabytek archeologiczny. Też trzeba oddzielić kwestię prawa od stosowania i to jest rzecz, z którą będziemy się zmierzyć niezależnie od tego, jak prawo może być bardzo surowe, ale musi być jasne. Taka jest generalnie zasada. Może być mniej, bardziej surowe oczywiście, tak? Ale rzeczywiście niezależnie od wszystkiego, to są zasady prawidłowej legislacji, które będziemy... Natomiast niezależnie od wszystkiego, mogą Państwo sformułować i liczę na to, zresztą dzisiaj dostałam różne postulaty, to jest dopiero początek drogi, bo też chodzi o to, żeby tworzyć przepisy, które są wykonalne, a nie takie, które nawet jeżeli Państwo je zaproponują, to dalej będziemy je mielić i dyskutować, tak żeby one rzeczywiście mogły zafunkcjonować, bo możemy stworzyć wzorzec zachowania, który Państwo uznają za optymalny, przyjmijmy, że go traktujemy jako do zaakceptowania przez wszystkich tutaj obecnych, a potem tak się okaże, że tak uchwalone przepisy znowu będą martwe. Więc to jest wyzwanie, które stoi niewątpliwie przed wszystkimi.